Ostatnio wracam sobie do tego Szczepana, który mnie mocno ucieszył. Facet do pewnego momentu, jak tutaj recenzuje Żydom dzieje Izraela, które tam zaczyna od Abrahama i tak dalej, cały czas mówi: nasi ojcowie poszli tam, nasi ojcowie i tak dalej. Kiedy dochodzi do tego, że oni zamordowali Jezusa, to mówi tak: ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy wszyscy sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, tak jak wasi ojcowie. W ogóle od razu się odcina. Do tej pory mówi: wszystko jest pięknie. Wszystko jest pięknie, póki żeście się nie sprzeciwili Jezusowi. Wiecie, dlaczego tak mnie ucieszył tutaj? Bo on się identyfikuje z narodem żydowskim i on wie, że jest jego częścią, ale od momentu, kiedy przychodzi ten przełom, że przychodzi Jezus, w wyniku którego do przyjścia nawraca się Szczepan, Szczepan jakby w jednej sekundzie mentalnie odcina się od tego Izraela. On mówi: ja już nie jestem z was. Ja byłem do tej pory, ale teraz się narodziłem z Bożego Ducha i to już nie mam nic wspólnego z tym, co wy i wasi ojcowie robiliście w ogóle złego. Wiecie, to jest takie znamienne. Kiedy narodziliśmy się na nowo, my naprawdę staliśmy się innymi ludźmi, ludźmi, którzy nie mają nic wspólnego. Nic wspólnego. Wiecie, ta mentalność Szczepanowa dla mnie jest bardzo mocna. On raptem łączy w ogóle przyjście Jezusa i swoje nawrócenie z totalnym odcięciem. On już nie mówi: to my jesteśmy winni, my naród izraelski. To wy jesteście winni. Wy. Bo ja to już tam nie jestem. Ja już tam nie jestem. Wiecie, ważność tego wersetu dla mnie jest taka, że człowiek w środku realnie musi uważać, że nie ma nic wspólnego z tym całym systemem, systemem niechrystusowym. On w środku musi tak mieć. On nie może mieć tak jedynie na poziomie wiedzy. On musi tak mieć w środku. On musi wiedzieć: ja nie mam nic z tym wspólnego. Nic. Nic. Jestem zupełnie innego gatunku. Zupełnie innego gatunku. Im bardziej będziesz poznawał Boga, tym bardziej będziesz wchodził w ten nowy gatunek. Szczepan oczywiście płaci za to życiem, parę wersetów dalej. Płaci życiem za to, że się odseparował i stał się jakby częścią zupełnie innej ekipy. Zabili nie swojego. On już nie był ich. On już nie był. To już nie było żadnego połączenia w tym. Wiecie, to co tworzymy, to co chcemy zrobić, to w jaki sposób chcemy wpłynąć na ten kraj, jest ściśle związane z tym, że będziemy mieli taką właśnie mentalność. Taką mentalność, za którą zapłacimy cenę. Zapłacimy cenę za to. I jak będziemy się dzisiaj modlić, to niech ta mentalność nam przyświeca. Ja jestem coraz bardziej świadomy, jak bardzo nie jestem stąd. I to nie są tylko słowa, które mówią o tym, że jesteśmy obywatelami nieba i tak dalej. Ja się naprawdę tak czuję. Poczuł się gdzieś tam. Pozwól sobie na to.
prostu pozwól sobie. Pozwól sobie i odważnie powiedz, ja nie jestem wspólnym. Ja mam inne koncepcje. Ojcze, wywyższamy Cię. Ojcze, czcimy Cię. Ojcze, jesteś wielkim Bogiem. Bogiem, który doprowadził nas do miejsca absolutnego wcielenia. Uwielbiamy Ciebie, Ojcze. Uwielbiamy Cię, Królu. Jedyny Zbawca nas. Wywyższamy Cię. Wywyższamy Cię.
Wszyscy jak owce błądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zszedł. Lecz on został dotknięty karą, zabije wszystkich nas. Boo!
Yeah.
zbawił od ciężarów? Jego zbawienie działa cały czas.
Bye.
Thank you.
mgła. Blisko z Tobą chcemy być, blisko z Tobą chcemy być, blisko z Tobą chcemy być. Serce do serca, serce do serca, serce do serca. Serce do serca, serce do serca, serce do serca. Jezus, serce do serca, serce do serca. Serce do serca.
słodkie imię Pana chwał. Żadno imię nie jest jak to, tylko Jezus wywyższa go. Na mych ustach każdego dnia słodkie imię Pana chwał. Żadno imię nie jest jak to, tylko Jezus wywyższa go. Na mych ustach każdego dnia słodkie imię Pana chwał. Żadno imię nie jest jak to, tylko Jezus wywyższa go. Na mych ustach każdego dnia słodkie imię Pana chwał. Żadno imię nie jest jak to, tylko Jezus wywyższa go. Na mych ustach każdego dnia słodkie imię Pana chwał. Żadne imię nie jest jak to, na mych ustach każdego dnia
słodkie imię Pana chwał. Żadne imię nie jest jak to, Ty tylko Jezus wywyższa to. Światłem rok, odbrzmiewa jego głos.
raduj się, ziemio, raduj się. Odziany w laski moc rozprasza światły mrok. On żyna jego głos, on żyna jego głos. Jak wielki jest Bóg, śpiewaj to, jak wielki jest Bóg. Wszyscy ujrzą to, jak wielki jest Bóg. Jak wielki jest Bóg, śpiewaj.
wielki Bóg rządzi tu. Yeah.
wielki jest Bóg. Śpiewaj tu, jak wielki jest Bóg. Wszyscy ujrzą to, jak wielki jest Bóg. Jak wielki jest Bóg. Śpiewaj to, jak wielki jest Bóg. Wszyscy ujrzą to, jak wielki jest Bóg. Jak wielki jest Bóg. Śpiewaj to, jak wielki jest Bóg. Wszyscy ujrzą to, jak wielki jest Bóg. Jak wielki jest Bóg. Śpiewaj to, jak wielki jest Bóg. Wszyscy ujrzą to, jak wielki jest Bóg. Jak wielki jest Bóg. Śpiewaj to, jak wielki jest Bóg. Wszyscy ujrzą to, jak wielki jest Bóg. Jak wielki jest Bóg. Śpiewaj to, jak wielki.
Chciałbym, żeby podeszły osoby, które potrzebują, żeby położyć na nich ręce i udzielić im namaszczenia. Chodź Agatka tutaj. Proszę. Bogu niech będzie chwała. Bogu niech będzie chwała. Bogu niech będzie chwała. Oh.
Może niech się zbiera, usiądzie sobie w kamieniu, co leży.